Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii pod tytułem Polski Rolnik. I co na samym wstępie, zostawcie łapkę w górę oraz hashtag prasowanie, a ja przypnę wam serduszko. No i co, jestem u tego sąsiada, od którego gruber kupywałem. Ale dzisiaj no nie jesteśmy w celu zakupienia od niego niczego, a bardziej pożyczenia. Biorę oto ten zestaw od niego. No, chciałem, żeby on mi sprasował, ale on powiedział, że on nie ma czasu, on gdzieś tam za granicę musi jechać, nie wiem po co. I żebym sobie tego Maseja wziął i prasę i tylko tyle, co on paliwa spali, to żeby wlać i będziemy kwita. Więc no dla mnie to jeszcze lepiej, bo tak to od belki bym musiał mu zapłacić. A tak to co? Po taniości sobie sprasuję. Czekajcie, bo muszę się nauczyć, jak to się tym jeździ. Dwójeczka, o, ogień. Tutaj kierunki to chyba były tu. I powiem wam, że fartek, fajny ciągnik nawet. Nawet fajnie to wygląda. Fajnie się nim jeździ. Już troszkę miałem przyjemność kiedyś, bo pomagałem sąsiadowi właśnie w prasowaniu. Dlatego też pewnie mi dał tak bez problemu. Wiadomo, no tak jak ktoś nigdy nie prasował, to by pewnie nie dał. No a ja u niego kiedyś właśnie nim robiłem. Pomagałem mu. Dobra, elegancko to idzie. Walne wałki są, to będziemy jechać trochę wolniej, myślę. O tak gdzieś. O tak o. Bo nie chcę pozapychać tej prasy. Samemu to odepchać, to trzeba mieć cierpliwości. No, walne wałeczki tu wyszły. Ale no to się trzeba tylko cieszyć w sumie. Dużo bel tutaj nie będę miał, co? Tu są trzy wałki, to myślę, że jakby do 2-3 bele to będzie sukces. Ale wiecie, z bele to sobie zwalę na dół i rozetnę i będzie, tak jak dla tych moich krów, to z tydzień czasu. A ciuki to trzeba nosić, rozcinać i więcej tego sznurka idzie. Stwierdziłem, że to bez sensu. O, sąsiad już skosił, patrz tego. Już pokosiły niektóre, a u mnie jeszcze niedojrzałe. Mam nadzieję, że się wyrobi w tym roku, w wakacje, że nie będę na jesień kosił. Trochę jakoś tak, nie wiem, późna odmiana strasznie. Strasznie na tych moich polach długo zielona jest. Dobra. Ty, ja chyba zapyszyłem, tu nawet dwóch belek nie będzie. O, zaczyna pikać. To chociaż tyle. Słomę sobie pewnie też będę w tym roku robił w belki. Żeby chciał towar farmę sprzedać, to bym może od niego kupił. No chociaż raczej nie w tym roku jeszcze. W tym roku no to troszkę przymało kasy mam. No ale może poży... O ty co, zapchało się? A, podbieracza dobrze nie opuściłem. I się dziwię. W tym roku to jeszcze trochę przymało kasy. Ale no, chciałbym w belki jednak iść, bo to jest bardziej rozwojowe, szczególnie, że teraz tego tura kupiłem. To te belki są bardziej wygodne w gospodarstwie niż te kostki. Jeszcze do świń, słoma, no to tam te kostki jeszcze w miarę, ale tak jak dla krów. A znowu mieć część dla świń, nie wiem, kostkować, a dla krów prasować belki, to też jest bez sensu. Się nie to powinno w sumie za dużo skręcać, chociaż nie wiem, jaki on ma wałek tu wsadzony, bo wiem, że są te wałki jakby ze sprzęgłem, znaczy jakieś tam są specjalne wałki, że można belować podczas skręcania, bo one są strasznie drogie i temu wałkowi nie ma prawa się nic stać wtedy, jak się nawet prasuje tako na zakrętach. Ale czy on taki ma, raczej wątpię, bo to taki, wiecie, cygan, on tam kasy żałuje na wszystko. Chociaż tego Maseja ma w bardzo ładnym stanie, no i to prasę, nie ma co narzekać w sumie. Jak już coś tam ma, no to dba w miarę. Dlatego się dziwię, że mi dał. No ale on pewnie będzie chciał, żebym mu coś pomagał i dlatego. I no, będzie mi wstyd odmówić, jak teraz tu prawie za darmo sobie poprasuje. Dobra. Szybko trzeba się usunąć. Tutaj na końcu sobie zrobię ten poprzeczniak. Muszę pozbierać te omijaki, bo tych omijaków troszkę mam, a to zawsze
Bela. Nie no, Beli nie będzie. Trochę mnie martwi to, że będą pewnie co dwie Bele. Akurat w sam raz. Troszeczkę krótki odcinek będzie, myślałem, że jednak coś więcej porobimy. O! Dobra, pika. Jadę sobie tam, to resztki pozbieram. Myślałem, że troszkę tych więcej Bel będzie. I miałem plan, że sobie pozbieramy elegancko. A tu taki psikus. No ale to coś tam się, myślę, jeszcze do roboty znajdzie. A jak nie, to skleję po prostu z dwóch prac film. Kurde, nie opuściłem? Opuściłem, ale już pełno jest. No tak. O, i teraz najgorsze jest to, że te trzecie belka będzie taka niedobita. Nie wiem, najwyżej mu zostawię w prasie. O, elegancko. No, dopiero 5 minut odcinka. Zastanawiam się, co mógłbym... Ty, co jest? Zapominam tego podbieraka puszczać. Nie wiem w sumie, po co ja go podnoszę. Już więcej nie będę. Podbierak to się w sumie podnosi tylko jak się gdzieś tam przejeżdża. A tak oto bez sensu. O. W ogóle... Mam plan w tym roku obornik kupić, bo u mnie będzie mało. I nawet wszystkie pola. Chociaż... No zobaczymy, czy to się spełni. O, elegancko. I pewnie będę z kurników brał obornik. Dobra. Dwójeczka i ogień. Nawet trójeczka. Z kurników pewnie będę brał, więc trzeba będzie go przyczepami poprzewozić. I może w tym roku się uda przyczepę kupić. Chociaż, no po żniwach oczywiście. Przed żniwami to nie ma szans raczej. No, już tu sprasowane. Tu ten omijaczek też. Najwyżej jak będzie tak, jak będzie w miarę zbita, to tam się wywali. Trzeba będzie pamiętać tylko, żeby ją pierwszą rozwalić i tyle. Będę wyorywał tutaj tą łąkę. Tak już postanowiłem, bo to tutaj jest, już jest taki step, że tu ani nawieść, ani nie wiem, ani nawozu wsypnąć, bo się nie opłaca, bo to się nie wchłania. Ani obornika, ani szamba. A tak świeża łąka była, to by ładnie się wchłaniało to wszystko. O, elegancko. No, ale fajny zestawik, mi się tam podoba na przykład. Taki fajny smak ma, taki polski wsi. No, możecie napisać, czy wam się podoba. Nie wiedziałem, co zrobić za odcinek. A nie chciałem w kostki prasować, więc stwierdziłem, że co, lecimy w belki. Oporowo. O, dobra. Ja cię pojadę od tamtej strony, bo tu się chyba nie wyroję. Od razu mu odprowadzimy. Kurde, policja, ja bez świateł włączonych. Włączę kierunek, bo się przywala w końcu do mnie. Tyle razy się udawało, ale teraz może się nie udać. Tylko coś strasznie zgrzyta na... Znaczy ten... Strasznie ciężko dwójka wchodzi w tym ciągniku. Inne biegi nie, a dwójka jakoś tak... opornie. O, tu powoli, żeby się nie zapchało. Nie, przeszło to elegancko. O, elegancio. I tu sobie doprasujemy. No ja tam muszę wyjść, zobaczyć, jak to się robiło, żeby wywalało belkę, jak nie jest do końca, wiecie, zbita, żeby ją owinąć. Ale to już sobie zrobię cięcie chwilę, bo muszę zobaczyć, gdzie to się tam wciskało. Dobra, udało mi się to belę wywalić. Trochę się namęczyłem, jak to zrobić, żeby owinęło niepełną. Dobra. Włączymy prasę. Podniesiemy bierak. Był podniesiony to git. I co, lecimy odstawić. O, tak jak mówiłem, strasznie ta dwójka jakoś tak dziwnie wchodzi. Ale wymusiłem mu. Ale
Bez przypału. Odstawiamy. Sprzęt nienaruszony. W idealnym stanie. W takim jakim brałem, w takim oddaję. A my jedziemy sobie zbierać. Zgasimy. Kluczyki zostają. Oczywiście, tak jak to na polskich filmach, to chyba zabiera kluczyki od takich sprzętów, bo to można gwoździem odpalić. A my idziemy pozbierać. Się zastanawiam, gdzie ja mogę to wrzucić. Tam na welbunek może? Tu jeszcze są kostki ze słomy. Ja zapomniał, że tu tyle tego je. To tutaj raczej nie będę wstawiał. Tam się nie zmieści. Tu mogę z jedną wstawić, żeby pod dachem była i w jakąś miarę nie przeszkadzała. A tam się te wieżeje, to się otwierają, czy się nie otwierają? Muszę zobaczyć, czekaj ta. Dzisiaj trochę taki specyficzny odcinek, no bo... Ty, chyba się otwierają. A tu belka wejdzie? Zaraz sprawdzimy. Dobra, nie będę stąd skakał, bo się połamę. Dzisiaj taki specyficzny odcinek, bo... trochę takie wszystko i nic. Muszę teraz tego przestawić. No ale wracam do nagrywania, znaczy wracam do nagrywania, 3 dni nie nagrywam, już się troszkę odzwyczaiłem co i jak. I wiecie jak to jest. I tym bardziej, że nagrywam to samemu, nie mam zbytnio jak teraz z kim nagrać dzisiaj, żeby to wam wrzucić teraz. Bo wy oglądacie to chwilę po tym jak ja to nagrywam. Bo się źle czułem, no i nie byłem w szkole i stwierdziłem, że nie mam odcinka nagranego, to nagram, chociaż tyle będzie pożytku ze mnie dzisiaj. Ogólnie pierwszy test tura, taki poważny. Jedziemy najpierw może tą najbardziej rozwaloną weźmiemy. Najmniejsza to będzie wiadomo czy wytrzyma. Gorzej pojedziemy po tamto, już tak dobrze zbitą i podniesiemy, a tu coś będzie nie tak. Się muszę nauczyć operować tym turem. Nie no, elegancko. Podnosi wszystko. Jeszcze będzie pewnie test w oborniku. Jestem ciekawy jak się spisze. No wiadomo, to nie będzie... Gdzie tu... Tu podniosło chyba trochę dupę. Możliwe to? Ciężkie te siano chyba takie. Okej, to tu się wyrobić. Jakaś tam może pomału wrzucę tą belkę. Fajne jest to, że tu są siłowniki dwustronnego działania i mogę praktycznie tego Władimirca podnosić tym turem. No, będzie ciężko, ale... Coś takiego? O! Cicho. Teraz pomału trzeba. O! Ty! Będziemy tam na górze trzymać. 3 belki wejdą chyba. A potem się jakoś je wykulkuje. A zawsze to pod dachem. Bo miałem plan, że jak nigdzie pod dach mi nie wejdą, to będziemy je trzymać na podwórku. Ale gdzie to by wszystko pogniło i w ogóle. A tak to się skulkuje stamtąd. I będzie git. A słomę no będę musiał na podwórku. Bo na razie żadnej wiaty nie planuję stawiać. Trochę za mało kasy. Ale no, na pewno ten płot będzie tu zburzony, bo już powoli jest tak ciasno, już mnie to denerwować zaczyna. Coraz więcej gratów, a miejsce coraz mniej się robi. Dobrze, że ściany mam twarde. Bym zaraz wywalił tą ścianę. Dobra. Trochę tu lip nie wziąłem. Co ja sobie to obniżę. Wezmę od samego dołu. Żeby tylko, wiecie, żeby się no z tych trzymało. Ła, bardzo nisko, się nie wbiły dobrze. Ogólnie w rzeczywistości, jakbyście takimi widłami po jakiejś warfarmie prasowano, nie wiem, 2,55 prasowane i wzięli od dołu tak belkę jak ja teraz, no to myślę, że długo, daleko by się z nią nie zajechali. Jednak
Trzeba się w środek wbijać. Jeszcze jak po jakiejś... po jakiejś posłówce czy coś, to może trochę mniej. Ale jak po takich... warfarmach, sitmach czy coś, jeszcze tym bardziej współpracujących z jakimś starszym ciągnikiem, mniejszy, co ma mało koni, no to tam trzeba się w środek wbijać, bo tak to... te bele rozwalają po prostu. A to farming dużo wybaczy. I ta... to najgorsze jest to, że hamulce mam strasznie słabe w tym ciągniku. A przy turze to nie jest zbytnio dobre. Bo można się gdzieś walić w bardzo łatwy sposób. Staram się na środku wbić. W sensie na środku... na dole, ale tak, żeby równo bele mniej więcej. O. O to mi chodziło. Ale w wypadku jest piękne to, że ono wstecznym szybciej jak do przodu. I ogień do przodu. Nie wiem ile minut odcinka jest, ale zaraz będziemy kończyć. Myślę, że z 12 jest, bo z tego co widziałem, to z samego prasowania 10 było, więc... ja w szoku. Dobra. I o. Siłownik dwustronnego działania co robi? Że możemy zrobić tak. I jeszcze teraz to ostatnio dopchamy. Żeby móc drzwi zamknąć. Elegancko. Wiesimy sobie Władimirca. I za... zobaczę jak to tam wyszło. Kurde, te schody to też tropienie. No i elegancko, tutaj by weszło. Myślę, że z 10 bel to może i słomo będziemy tak ładować. Tylko trzeba było jakoś przemyśleć, jak to potem rozkulkowywać. Ja to poza odcinkiem sobie przekulkuję. O, no właśnie, o tak o. No ale to już jest poza odcinkiem. W sumie to wierzę, ja też zamknę poza odcinkiem, bo teraz to nie mam jak, jeszcze się zwalę. Co, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. O kurde. Takim akcentem się z wami żegnam. Do następnego odcinka, cześć, pa, elo.